Thank you.
Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku cyklu Konwersacje po polsku na żywo. Witam wszystkich regularnych widzów i wszystkich nowych, którzy dopiero odkrywają ten stream. Słuchajcie, zanim przejdziemy do naszego gościa, którym już pewnie wiecie, że będzie Francesco z Włoch, to chciałbym ogłosić dwie rzeczy. Tak? Pierwsza rzecz. Jest to przedostatni odcinek przed wakacjami. Także będziemy mieli jeszcze jeden odcinek w przyszłym tygodniu, na który serdecznie zapraszam. A później zrobimy sobie przerwę wakacyjną prawdopodobnie do września. Także nie wiem, jak na to zareagujecie, ale po prostu potrzebuję przerwy, żeby skupić się trochę na innych odcinkach na moim kanale. W tym tygodniu prawdopodobnie pod koniec tego tygodnia opublikuję pierwszy film z serii języków germańskich, także chciałbym się na tym skupić przez jakiś czas. Ale kolejna wiadomość może was rozweseli trochę. Już jak George zauważył, George Gilbert zauważył, że w opisie jest link do Discorda. To znaczy, że jeżeli chcielibyście kontynuować uczestnictwo w tej społeczności, którą tutaj zbudowaliśmy, zapraszam was na mój kanał na Discordzie. Jest to świeżutki, nowiutki kanał. Przyznam, że nie używałem nigdy wcześniej Discorda, więc dopiero to się wszystko zaczyna, rozkręca i wy, widzowie dzisiejszego odcinka, będziecie pierwszymi osobami, które tam dołączą. Macie link z zaproszeniem w opisie. Dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest Discord, Discord to jest taka platforma do budowania społeczności, czyli wy jako widzowie tego kanału będziecie mogli też rozmawiać między sobą, dzielić się różnymi treściami. I będzie więcej interakcji. To jest trochę jak Facebook, tylko bez Facebooka. Taki bardziej skoncentrowany na jednym temacie. I będzie to temat tego kanału Ecolinguist, całego kanału. Będzie tam kilka takich podkanałów, w których będziemy mówić tylko po polsku. Jest tam też kanał, który jest przeznaczony dla widzów tego konkretnego programu Konwersacje po polsku na żywo. Także zapraszam was, zajrzyjcie na mój serwer na Discordzie, to się nazywa serwer, i tam popatrzcie, jakie są kanały i zobaczymy się tam w tym Discordzie. I w międzyczasie, kiedy będę na wakacjach, będę tam też cały czas zaglądał, tak że będziemy mogli pozostawać w kontakcie. Tak, to są te dwie rzeczy, które chciałem ogłosić. Nie wiem, czy macie jakieś pytania w związku z tym. Czy macie jakieś pytania? O. No George Gilbert tutaj sugeruje, że to jest bardzo dobra platforma do gadania. No właśnie, także tam możemy sobie pogadać. Tak, Mike, będzie Discord, zapraszam. Dobra, w porządku. Myślę, że jeżeli macie jakieś pytania w związku z Discordem, to możecie je zadać później, a ja chciałbym teraz przedstawić wam dzisiejszego gościa. Dzisiejszym gościem jest, uwaga, Francesco Bruno. Cześć wszystkim. Cześć, witaj Francesco. Jak zwykle chciałbym, żebyś zaczął od przedstawienia siebie wszystkim naszym widzom. Być może niektórzy cię już znają, bo jesteś aktywny w internecie, prawda? Tak, szczególnie w tym okresie można powiedzieć, że jestem bardzo aktywny, dlatego jak ja ci powiedziałem, nie jestem poliglotem. Ale zanim zacznę, można powiedzieć, że się przedstawić, ja chciałbym
Ja chciałbym dziękować Ci na temat pracy, którą Ty robisz, można powiedzieć, że każdego dnia ze swoim kanałem. Dlatego można powiedzieć, że ja uczę się języka polskiego od 1,5 roku i kiedy zacząłem oglądać Twój kanał, ja w ogóle wcale niczego nie znałem po polsku. Tego jesteś jakimś pracy dla mnie, wow. Muszę powiedzieć. I teraz no jest możliwość, że rozmawiasz, pogadać trochę z tobą. Tą konwersację dla mnie jest po prostu wspaniale, można powiedzieć. I tak, nazywam się Francesco, jestem Włochem. Francesco, myślę, że moje imię będzie brzmieć po polsku, nie jestem pewny. Jak? Franciszek, tak? Franciszek? Franciszek. Aha, tak, Franciszek. Tak jak powiedziałem, studiuję na uniwersytecie na północy Włoch. Tak uczę się języka polskiego, jak powiedziałem, od 1,5 roku, ale jestem poliglotem i uczę się 12 języków. To może być dużo ludzi mogą myśleć, że jestem wariatem, ale tak, to jest moja pasja, ja posunuję się obcymi językami. I, ale Francesco, jeszcze raz powiedziałeś 11 lat, czy 11 języków? Na uniwersytecie uczy się języka rosyjskiego, portugalskiego, angielskiego. Polskiego się nauczyłem samodzielnie. Tego można powiedzieć, że po prostu mówiąc z innymi speakerami z Polski, którzy na przykład chcą uczyć się języka polskiego, takim sposobem możemy pomóc nawzajem. Rozumiem. Więc na studiach uczysz się języków tak. obcych, tak? To, tak, to nie tak, jest tylko tak, twoje tak. hobby. Można powiedzieć, że to jest jak a style of life, jak na przykład to jest styl jak, życia. Aha. Styl, tutaj tak. Pan Adolf zauważa, że Francesco szybko mówisz. I niektórzy po prostu, szczególnie osoby, które jeszcze nie mówią tak dobrze po polsku jak ty, mogą mieć problem z zrozumieniem. Tak, ja Adolf, ja jeśli chcesz, mogę powtórzyć trochę wolniej. Tak, jestem studentem, studiuję w uniwersytecie. Teraz muszę, tak można powiedzieć, ukończyć magisterską pracę i właśnie w listopadzie ja skończę uniwersytet. Ale bardzo mi się podoba ekonomia, polityka i dlatego ja próbuję poszerzać swoją wiedzę też w innych sferach i szczególnie i tak, oczywiście czy uczę się każdego dnia języków, znajduję ludzi, z którymi ja mogę trochę pogadać, dlatego to jest jak pasja i tak jest jak narkotyk. To pasja czy narkotyk? Ale to nie pozytywne. W pozytywnym znaczeniu, tak? Tak. Rozumiem, więc studiujesz ekonomię, tak? I na uniwersytecie masz wykłady z języka portugalskiego, hiszpańskiego, tak, portugalskiego, angielskiego. I chociaż tak, w moim uniwersytecie jest też możliwość uczyć się języka polskiego, ale nie bardzo mi się podoba systema, jak uczę języków, dlatego ja, można powiedzieć, preferowałem się uczyć tego języka samodzielnie. I uczę się języka ukraińskiego, myślę, dużo Ukraińców, dużo ludzi z Ukrainy, którzy też chcą słuchać naszą rozmowę. Tak, mamy dużo widzów z Ukrainy, pozdrawiamy wszystkich. Tak, pozdrawiamy wszystkich. I tak, i potem oczywiście, czy uprawiamy sport, bardzo mi się podoba zajmować się sportem. Wychodzisz z przeszłości, to jest normalnie, dlatego tak, mamy, można powiedzieć, intensywne życie i bardzo mi się podoba nawet zapisywać filmiki, tak, jak video na YouTube z różnymi YouTuber, z którymi mogę praktykować, na przykład język portugalski, hiszpański i tak dalej. Mm-hmm. Rozumiem, także masz wiele pasji,
wiele zainteresowań i rozwijasz się w wielu różnych dziedzinach, w sporcie, tak, rozwijasz się naukowo i te języki są dla ciebie bardzo ważne. Tak, oczywiście. I tutaj Erik pyta, a propos tego systemu, o którym wspomniałeś, system nauki języka polskiego, czy kiedykolwiek uczyłeś się przypadków, tak oficjalnie, pewnie myślę, że Erikowi chodzi o tak, uczenie się w sposób formalny przypadków. Przypadków oficjalne, co chodzi, co Erik, ty masz na myśli, to znaczy, że oficjalnie jak język, oficjalne języki, czy... Czy uczyłeś się tak systematycznie przypadków? Tak, można powiedzieć, że moim metodem jest bardzo specjalny, dlatego ja nie myślę, że uczę się gramatyki, szczególnie w pierwszym roku jest bardzo ważne, według mnie. I ja z początku na przykład uczę się, po prostu słucham podcastów na przykład i potem w drugim roku już zaczynam na przykład uczyć się gramatyki, dlatego po jakim czasie, uwaga, po jakim czasie zaczynasz uczyć się gramatyki? Ja preferuję osobiście, preferuję w drugim roku. Ja w pierwszym roku ja nie myślę, że gramatyka może pomóc. Dlatego to jest, można powiedzieć, systema, którą my możemy znaleźć w szkole. Ale nie myślę, że to jest bardzo użyteczne, tak prawdę mówiąc. Dlatego myślę, że to jest oczywiście, że to jest moja systema. Z początku nie uczę się gramatyki. I słucham dużo, jak podcastów, uczę się nowych słów, które oczywiście mogę zastosować w praktyce, kiedy mam możliwość poznać się z nowymi ludźmi. I potem zaczynam zaczynam uczyć się gramatyki, dlatego to jest też użyteczne, szczególnie jeśli na przykład chcesz zajmować się bardziej takimi ważnymi pracami, jak na przykład w ambasadzie. Moim marzeniem jest pracować w ambasadzie i też oczywiście użyć języka polskiego w pracy. Tak. Rozumiem, więc zaczynasz uczyć się po prostu poprzez słuchanie podcastów, ekspozycję na język, a potem dopiero zaglądasz do książek gramatycznych i ćwiczysz gramatykę, tak? No właśnie, to a propos tych przypadków, jak sobie z nimi radzisz? Bo ty znasz jeszcze też język ukraiński, prawda? Moja zwyczajnie jest ukraińska, dlatego jestem zmuszony każdego dnia po ukraińsku rozmawiać. A, no to super, super. I czy nie miałeś jakiegoś problemu na początku jako Włoch? Przecież w języku włoskim nie ma przypadków, prawda? Można powiedzieć, że dużo problemów nie miałem, dlatego miałem się czeszczem, ponieważ przed zaczynałem się uczyć języka ukraińskiego, już znałem język bułgarski, którego już się uczę od 9 lat, myślę. Dlatego, jak ty możesz sobie wyobrazić, język bułgarski schodzi do innych słowiańskich języków. I dlatego język ukraiński, tak, i trzeba też dodać, że zanim uczysz się języka ukraińskiego, znałem język rosyjski, którego się uczy na uniwersytecie. Dlatego to jest, można powiedzieć, że wielka, tak, duża pomoc. I tak, potem, odpowiednio ja zacząłem uczyć się języka polskiego, który schodzi do języka ukraińskiego. Dlatego można powiedzieć, że ja spotykałem trudności. Spotykałem trudności, ale kiedy ty masz, można powiedzieć, cel, tak, który ty chcesz osiągnąć, ty nie zwracasz uwagi na trudności, a ty chcesz po prostu, można powiedzieć, osiągnąć cel.
Tego tym się przyczynią. I dlatego ja nawet nie myślę, że trudności są trudne, jeśli tak można powiedzieć. Tak, więc mówisz, że miałeś pewne cele, Cel. ale ucząc się tylu różnych języków, czy masz dla każdego języka inny cel i inny powód, dla którego się uczysz? Czy Tak. masz. Tak, można powiedzieć, że ja na przykład na temat języka polskiego, ja chciałbym użyć tego języka w pracy, w swojej przyszłej pracy, dlatego jak ja powiedziałem już z początku, ja chciałbym pracować w ambasadzie. I potem na temat na przykład języka chińskiego, ja zacząłem uczyć się tego języka od 7 miesięcy i jeszcze, w rzeczywistości jeszcze myślę, że muszę znaleźć cel na temat tego języka. Po prostu uczę tego, mi się podoba. Dobrze, a mówisz, że praca jest dla ciebie Praca ważna. jest To ważna. chciałbyś pracować w ambasadzie w Polsce na przykład, czy? Tak, i też w Polsce oczywiście, czy nawet jeśli muszę powiedzieć, że jeszcze nie miałem możliwości jeździć do Polski, ale kiedy ta sytuacja skończy się, ja chciałbym przyjechać, żeby odwiedzić wasze miasta. I też w Ukrainie w rzeczywistości ja chciałbym pracować. Ja, na propos, ja w Ukrainie nawet nie byłem, dlatego ja chciałbym wrócić, mabuty, jak ambasador. Jako ambasador, tak. Ambasador. Aha, super, rozumiem. Erik ma kolejne ciekawe pytanie. Jak twoje języki słowiańskie się nie mieszają? Czy To jest mieszają tak. się tobie języki słowiańskie? Bo tak jak powiedziałeś, one są dla I siebie podobne. tak, i zależy od języka, zależy od tego, czy musi przedstawić się na przykład od języka ukraińskiego do języka polskiego. Na przykład, jeśli na przykład muszę przejść z języka ukraińskiego do polskiego, to jest trochę trudniej, ale jeśli na przykład muszę przestawić się z języka rosyjskiego do tak, na język rosyjski, to dla mnie nie jest problem, dlatego. Jak powiedziałem, moja ćwiczenie jest Ukrainka, dlatego ona mu rozmawia, że jak native speaker po rosyjsku, po ukraińsku i każdego dnia rozmawiamy po ukraińsku, po rosyjsku, dlatego nie mogę ich mieszać. I tak, na temat ty też uczysz się języka hiszpańskiego, jak ty mi powiedziałeś, tak jak wszystkim myślę, zauważyliśmy w twoim kanale. I kiedy na przykład muszę coś przetłumaczyć z języka portugalskiego do języka hiszpańskiego, może być, że mogę spotkać trochę trudności, dlatego są bardzo podobne języki. Aha, czyli bardziej mieszają się tobie języki romańskie niż słowiańskie. Tak. Z początku może być, ja mieszałem ich częściej, ale teraz na przykład mówiąc tak każdego dnia, ja praktykuję ich każdego dnia, dlatego ja mogę bez problemów ich rośnie, czy tak, mogę zrozumieć na przykład, jakiego słowa muszę użyć, na przykład kiedy rozmawiam po portugalsku i kiedy oczywiście po hiszpańsku muszę rozmawiać, dlatego teraz ja powiedziałbym, że nie ma tak dużo problemów w przeciwieństwie od tego, że spotykałem z początku. Co robiłeś na początku? Tak, no, tak, A, z że początku spotykałem dużo problemów, tak, te, kiedy na przykład. nie ma tych problemów, które często spotykałeś na początku. Tak. Aha, rozumiem. Super. Olra pyta, jakie jest twoje ulubione polskie słowo? Czy może masz? W rzeczywistości, dlatego dla włoskiej osoby to jest bardzo trudne słowo, dlatego jak może być Olra zna, nie mamy takich brzęków, tak, włoskim, jak ż, i dlatego ja myślę, że ja traciłem, nie wiem, lata dni ja traciłem, żeby wymówić to słowo dobrze, dlatego można powiedzieć, że to jest moje ulubione słowo.
W rzeczywistość, tak? Czy w rzeczywistość? Tak, w rzeczywistości. To wyrażenie, tak? W rzeczywistości. No super, tak, rzeczywistość, to bardzo fajne słowo, podoba mi się. The Walking Cat, Polska pyta. Franek, a w jakim języku myślisz i widzisz sny? To zależy od języka, w którym muszę porozmawiać. Na przykład teraz mówię po polsku i nie myślę, absolutnie nie myślę po włosku. I kiedy na przykład muszę rozmawiać po może być, kiedy muszę na przykład po turecku tak rozmawiać, jeszcze w głowie muszę przetłumaczyć na przykład z języka polskiego na język turecki, tak? Jak turkisz będzie turecki, będzie po polsku. I dlatego myślę, że to zależy od języka. I widzieliśmy myślę po włosku, po rosyjsku, po portugalsku i po rosyjsku. Czyli w tych językach myślisz, kiedy w nich mówisz, to w nich myślisz, tak? Jakby nie masz tego tłumaczenia wewnętrznego. Tak. To myślę, to zależy od języka. Na przykład teraz myślę po polsku, dlatego rozmawiam po polsku. Kiedy rozmawiam po ukraińsku, myślę po ukraińsku. To jest normalne. Rozumiem. A jeżeli chodzi o sny? Jeżeli chodzi o sny, to... Po rosyjsku, po polsku, po rosyjsku, po ukraińsku, po portugalsku i po włosku oczywiście. Aha, rozumiem. Bo wspomniałeś o tureckim, to, że uczysz się tureckiego, tak? Tureckiego. Jak dobrze tak, niedawno jeszcze muszę się nauczyć podstawy tego języka. Nie mogę tak wypowiedzieć się tak dobrze, swobodnie po turecku, dlatego to jest bardzo trudny język w rzeczywistości, ale tak bardzo mi się podoba, to jest bardzo taki melodyczny język, myślę. Melodyczny język, czyli też wybierasz języki ze względu na to, jak brzmią. Tak. I, ja na przykład zanim zacznę uczyć się języka polskiego, ja zacząłem uczyć języka czeszkina, jak będzie czeskiego. Czeskiego, tak, ale myślę, że ten język nie pasuje mi to, dlatego ja preferowałem zacząć uczyć się języka polskiego, dlatego myślę, że wymowa mi pasuje. Nie mogę to jak wyjaśnić, wytłumaczyć. Prosto... Łatwiej jest sobie jednak wymówić polskie słowa niż czeskie z jakiegoś powodu. Aha. Mike tutaj zgadza się, że słowo rzeczywistość jest bardzo ciekawe i dzieli się swoją historią. Kiedy jeszcze nie znałem polskiego, to słowem rzeczywistość byłem po prostu zafascynowany. Tak ono niezwykle brzmiało. Zafascynowany to jest nowe słowo dla mnie. Ty musisz wytłumaczyć. Znasz słowo fascynacja? Fascynować. To jest jak ładny może być, jak... Nie fantastyczny, tylko fascynujący. Fascynacja. No znaczy, że on też tak, mu się podoba też to słowo. Tak, bardzo mi się podobało. Jeżeli ktoś jest zafascynowany, to bardzo mu się to podoba. Jest niemalże zahipnotyzowany urokiem tego słowa. Dziękuję Grzec, że nauczył mnie nowego słowa po polsku. Aha, super. I a propos wymowy języka polskiego, Erik ma dla ciebie zadanie. Tak? Czy chcesz spróbować to wymówić? Masakra. W szycze przesinie chrząszcz brzmi w trzycinie. W Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Super, bardzo dobrze. Myślę, że po czesku byłoby o wiele trudniej to wymówić. I tutaj The Walking Cat Polska a propos tego myślenia i snów ma komentarz.
Ciekawe, ja myślę i rozmawiam w dwóch językach na co dzień i też widzę sny i po polsku, i po rosyjsku. Panie. Ciekawe. O, tak. Chciałeś coś dodać? Tak, ja teraz myślę, że nie ma pytań. Nie ma pytań, ale są dodatkowe komentarze. Oczywiście w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie i Szczebrzeszyn z tego słynie. Jest cały wiersz tak naprawdę. Dla ludzi, którzy być może nie wiedzą o tym, jest to cały wiersz. Także jeżeli ktoś chciałby naprawdę zaimponować Polakom, może się nauczyć tego wiersza całego na pamięć. I to jest to też myślę dla propozycji dla nauczenia obcych języków, dla żeby polepszyć wymowę. To jest to bardzo, bardzo tak. Użyteczne, tak? Aha, aha. Będzie. Masz na myśli uczenie się na pamięć? Tak, na pamięć. Ja naprawdę tak nie robię, ale ja słyszałem, że dużo ludzi tak robią, żeby polepszyć, żeby wymowę. Dlatego może być, że to jest technika, ja nigdy nie próbowałem w swoim życiu. Uczycie na pamięć wierszy, tak konkretnie. Tak, też na wiersz, bo słucham na przykład piosenek, które mi się podoba, potem ja próbuję ich nauczyć się na pamięć. Na pamięć, tak? Na pamięć. Na pamięć. Aha. Rozumiem. Mhm. Dorota pyta nas, czy będzie dziś jakiś temat rozmowy? Dorota, możesz zapodać jakiś temat. Dzisiaj rozmawiamy z wami, z widzami. Także jeżeli macie jakieś pytania do mnie czy do Francesco, to zadawajcie te pytania na różne tematy. Mogą to być tematy dotyczące języka, ale nie muszą. Mhm. Spróbujemy odpowiedzieć na każde pytanie. O, Ilia komentuje, że dla mnie niezwykłym problemem było wymówić słówko wstrząsnąć. Ja nawet nie mogę go wymówić. Wstrząsnąć. Ja nawet nie wiem, co znaczy. Wstrząsnąć, tak? Można wstrząsnąć na przykład drinka, tak? James Bond pije, wstrząśnąć mieszane. Aha. A zrozumiałe, żeby trochę na przykład, kiedy człowiek chce puścić się, jak chwalić się trochę, na przykład, kiedy na przykład ty coś pijesz i możesz wstrząsnąć, tak? Wstrząsnąć to też może znaczyć zszokować, tak? Można kogoś zszokować też, ale głównie chodzi o trzęsienie, możesz kogoś wstrząsnąć. Bardzo dobre słówko. No, pan Adolf słusznie zauważa, że chodzi o wiersz Jana Brzechwy. Jan Brzechwa. Dla tych, którzy chcą znaleźć ten wiersz w Szczebrzeszynie chrząszcz brzmi w trzcinie. Myślę, że tytuł tego wiersza, to jest właśnie ten wiersz, o którym mówiliśmy. Tytuł tego wiersza to chyba jest chrząszcz. Aha, mogę znaleźć w internecie później. O, kolejne zadanie dla ciebie do wymówienia. Żydżblo jest bardzo dziwnie polskie słowo moim zdaniem. Żydżbło. Źdźbło. Wiesz, co to znaczy źdźbło? Nie, jeszcze się nie spotykałem tylko słowa. Mhm. Źdźbło to jest słowo z dziedziny botaniki, można powiedzieć. Źdźbło to jest część rośliny.
Część A trawy na to są przykład. bardzo specyficzne słowa. Tak, także nie musisz ich tak naprawdę znać, żeby się komunikować po polsku. Bohdan ma pytanie. Ty jesteś na bardzo wysokim poziomie teraz, Francesco, więc może coś doradzisz. Jakie są podcasty dla poziomu B2? Może polecasz jakieś podcasty dla osób, które już no, na temat są języka polskiego? Tak, dla osób bardziej zaawansowanych. No, można... Ecolinguist na przykład mi się podoba. Można sobie jeszcze czytać. No, tak, ja myślę, że też że, taki poziom może być B2, tak? Na przykład słyszeć, na przykład jak słuchać, jak ludzie rozmawiają i potem ja innych podcastów rzeczywistości teraz nie pamiętam. Ja po prostu, kiedy muszę posłuchać czegoś po polsku, po prostu piszę na YouTubie i potem słucham tego, że mi się podoba, wiedz mi się podoba. Czyli wyszukujesz na YouTubie rzeczy, które tak, cię YouTube. interesują. Nie szukasz konkretnie podcastów dla osób Nie. uczących się, tylko szukasz podcastów dla native speakerów. Tak. I po prostu tak. Na przykład jest Russian Progress, Artyom, tak się nazywa. Ja myślę, że też tu był. I był też on, Artyom nawet dwa razy. Dwa razy. I on też myślę, że bardzo dobrze mówi po polsku. Dlatego można też posłuchać, jak on rozmawia, żeby poprawić się. Rozumiem. Czyli polecasz tę metodę Artyoma. W pewnym sensie, tak? Tak, mogę poradzić. W porządku. Dmitro ma do ciebie prośbę. Francesco, czy możesz przekazać swoje życzenia publiczności po ukraińsku? Znaczy, muszę rozmawiać po ukraińsku trochę. Muszę... Możesz pozdrowić. Możesz pozdrowić Ukraińców. Dobrego wieczora. Dobrego wieczora. Ja was kochaję. Ja was kochaję. Ja myślę, że Norbert może zrozumieć też, jak każę ukraińską mową. Ja dużo rady buty z Norbertem сьогодні вечір. Rozmawiać troszeczkę z nim polską mową. Zrozumiałeś, co powiedziałem? Wszystko zrozumiałem, także przyłączam się do pozdrowień dla Ukraińców. Dziękujemy bardzo. Sława Ukrainie. Dla całej Ukrainy, tak. Jeszcze mamy tutaj pytanie. Zauważyłem, gdzieś mi umknęło. O, Erik. Erik pyta nas, czy masz ulubiony rodzaj kuchni? Francesco. Tak. Czy jedzenie cię w ogóle interesuje, bo masz tyle różnych zainteresowań i pasji? Czy interesujesz się również kuchniami? Tak, też kuchnia mi się podoba. Jestem Włochem, dlatego nie może być inaczej. Tak, mi się podoba gotować. Ukraińska kuchnia też mi się podoba. Umiem gotować borsz. Barszcz umiesz ugotować? Barszcz taki ukraiński? Barsz, tak, ukraiński. Borszcz też tak będzie po ukraińsku. Linzy, to jest jak można to powiedzieć, to jest jak pierogi, myślę. A nie, mlecz, nie pamiętam, jak to będzie po polsku. I pirogi, tak będzie po ukraińsku, pirogi po polsku, też to mi się podoba. I oczywiście też ja gotuję po włosku, po bułgarsku, musaka na przykład, to ty masz, mi się podoba to danie. Musaka to nie jest danie serbskie, dobrze pamiętam? Ja pochodzenie teraz nie pamiętam, ale ja pamiętam, że kiedy byłem w Bułgarii, ja tam byłem, jak przetłumaczę, żeby przetłumaczyć. I ja pamiętam, że też to danie go robią, tak? Gotują bardzo często. Tego, kiedy na przykład ja gotuję musaka, ja można powiedzieć, że ja mogę przypomnieć się o Bułgarii. Czyli kojarzy się tobie z Bułgarią. Rozumiem, więc lubisz gotować, lubisz próbować
różnych nowe kuchni, z rzeczy. różnych krajów. Tak, tak. Czy masz jakieś ulubione polskie danie? Ja jeszcze nie byłem w Polsce, dlatego jeszcze się nie próbowałem niczego. Okej. Okay. Myślę, że kuchnia, tak, polska kuchnia schodzi do kuchni, którą możemy znaleźć w Ukrainie, myślę, jak pierogi na przykład. Ale ja mogę odwiedzić, czy tak mogę odpowiedzieć na to pytanie, kiedy będę w Polsce. I potem ja przyślę ci wiadomość, żeby ci powiedzieć, tak, bardzo mi się podoba też polska kuchnia, ale muszę smakować. Musisz spróbować tak Próbować, na tak. miejscu, Na miejscu, także, tak. także może jak się sytuacja na świecie uspokoi, będziesz mógł odwiedzić Tak. Polskę. Tutaj Dorota zauważa, że musaka jest chyba generalnie daniem śródziemnomorskim, po prostu takim, To jest które prawidłowo. można znaleźć w różnych krajach. Z Grecji, może z Grecji, rzeczywiście, kiedy byłem w Grecji, to pamiętam, Tak, Grecja, próbowałem. tak. Teraz mi się przypomniało. No dobrze, więc uczyłeś się tylu różnych języków, tak? A możesz nam powiedzieć, ile ty masz lat? I jak znalazłeś czas na te wszystkie języki? Jak masz, ja muszę przetłumaczyć to zdanie w różnych językach. Nie, chciałem po prostu, żebyś nam powiedział, ile masz lat i jak znalazłeś czas na naukę tylu różnych języków. Ile masz lat? Niedługo, to jest po kitańsku. Skoka ti bilet, to jest po rosyjsku. Na kogo godziny si, po bulgarsku. Quando Nie, sogno chciałem, tieni? żebyś nam, chciałbym, żebyś odpowiedział na to pytanie. Tak, Ile masz lat? mam 25. 25 lat. I od kiedy się uczysz języków obcych? Kiedy zacząłeś? Zaczynam. Z początku ja muszę zrozumieć, czy tego chcą się uczyć tego języka. I muszę zapisać cel, który chcę osiągnąć. I potem muszę powiedzieć, jaka data, tak, dzień na przykład. Po prostu powiedzieć, że ja chcę rozmawiać o tym języku dobrze. To jest bez sensu dla mnie. Ja tego chcę jak określić, tak, cel. Tak, ale mam na myśli, w jakim wieku zacząłeś się uczyć języków, tak? Czy A już było kiedy w a kiedy kiedy liceum, a czy tak w wcześniej? liceum, kiedy miałem 14, może być lat 14-15, może być, kiedy ja byłem tam, może być, kiedy ja byłem w domu, dlatego ja jestem z Salerno, to jest na południu Włoch, teraz mieszkam na północy Włoch, ale ja pamiętam, że ja chodziłem do szkoły, kiedy zacząłem uczyć się pierwszego języka, bułgarskiego języka, zacząłem się uczyć, jak to był pierwszym językiem, którego zacząłem się uczyć. Pierwszym językiem obcym, ale to A, było tak. już przed angielskim? Liczysz angielski, czy angielskiego nie liczysz? Można powiedzieć, że znałem nie bardzo dobrze, jak na przykład teraz, tylko teraz myślę, że ja poprawiłem swój angielski, ale można powiedzieć, że ja pierwszym językiem był bułgarski, a potem tak, poprawiłem, ja kontynuowałem poprawiać francuski, angielski. I potem, kiedy 5 lat temu ja wstąpiłem na uniwersytecie i zacząłem uczyć się rosyjskiego, portugalskiego, hiszpańskiego i tak dalej. Rozumiem, więc mówiłeś, że znasz 11 języków, tak? Dobrze to rozumiem? Mniej więcej, aha. W porządku. Tutaj Dorota pyta cię, które polskie miasta odwiedziłeś, to już wiemy, że Francesco jeszcze nie był w Polsce. I które z nich podobają się tobie najbardziej, albo które z nich podobało się tobie najbardziej, ale możemy odwrócić to pytanie i może mógłbyś nam opowiedzieć trochę o swoich podróżach, tak Tak. europejskich, pozaeuropejskich, czy byłeś może gdzieś Tak, bliżej, dalej?
Jak ja powiedziałem, ja byłem w Bułgarii, żeby przetłumaczyć, tak, ja byłem, jak można powiedzieć, człowiek, który musiał przetłumaczyć, Byłeś to tłumaczem jest, w Bułgarii? tłumaczyłem, tak, tłumaczyłem w Bułgarii, potem w Anglii, Francji i potem, tak, ja byłem nawet jeden, tak, miesiąc, pamiętam, że byłem w Anglii ze przedszkolem i potem ja w rzeczywistości ja zostałem, tak, spędzałem dużo czasu we Włoszech, żeby odwiedzić szczególnie tak, nasze miasta i tak, ale ja też w Ukrainie oczywiście ja byłem. Ale w Rosji, w Polsce jeszcze nie byłem. Dlatego myślę, że kiedy skończy się ta sytuacja, mam nadzieję, jak można wcześniej, skończy się ta sytuacja, żeby kontynuować, podróżować. Aha. No tak, a powiedz mi, czy byłeś może w Chinach, tak? Bo też uczyłeś się chińskiego. Byłeś w Chinach albo w Nie. Azji gdzieś? Też nie? Nie, nigdy nie było, nigdy nie było. No ale można powiedzieć, że w moim mieście, w Torino, jest dużo, dużo ludzi z Chin, tak, z Chin, Gdzie? z China. W Chinach. Z Chin, Chin, z Chin. z którymi mogę rozmawiać. Dlatego, ale w przyszłości oczywiście ja chciałbym pojechać do Chin. Do Chin również. Super. No, chiński jest językiem bardzo też teraz popularnym ze względów gospodarczych, tak? Tak, Można znaleźć tutaj ciekawą pracę. tak, ale to myślę, że to zależy od tego, czym chcesz się zajmować w życiu, tak? Jeśli na przykład ci się podoba użyć komputera, na przykład, technologii, na przykład, technologię ci się podoba, japoński język, kitański język mogą ci pomóc. Jeśli na przykład chcesz pracować, nie wiem, to zależy. To zależy od pracy, którą ty chciałbyś się zajmować w życiu. Ale tak, języki chiński, Chiński, to który, jest chiński. chiński, tak, kitański po ukraińsku, chiński nie jest taki, można powiedzieć, że trudny z punktu widzenia gramatyki, ale z punktu widzenia napisania, z punktu widzenia intonacji, wymowy, to jest masakra. Jest bardzo trudny. Jeśli na przykład ja ty mówisz, nie wiem, ma, to jest horse, jak Koń, koń, kon, aha. tak. Ale jeśli na przykład ty mówisz ma, to jest matka. Dlatego ty musisz zwrócić uwagę na to, jak ty wymawiasz, tak, wymawiasz słowo, dlatego ty musisz zmienić znaczenie zdania. Aha, rozumiem, ale tobie to nie przeszkadza, tak? Nadal się chcesz uczyć chińskiego. Tak. Oczywiście, ja uczę się języka chińskiego każdego dnia, tylko oczywiście mogę się poprawić, ale to jest język, którego trzeba się uczyć każdego dnia. Na przykład język angielski, hiszpański. Hiszpański schodzi do włoskiego, jak wiesz. I mogę sobie pozwolić uczyć się tego języka nawet dwa razy w tygodniu. I po prostu rozmawiając tak z ludźmi, że chcą uczyć się języka włoskiego, tak mogę praktykować trochę i mogę zapamiętać na przykład nowe słowa, ale na temat języka tak tureckiego, chińskiego, rosyjskiego też ja pamiętam, że tak uczę się tego języka rosyjskiego po prostu już 4 lata i języka ukraińskiego już 3 lata. 3 lata i tak, z początku ja traciłem dużo czasu, żeby wymówić na przykład słowa prawidłowo, żeby uczyć się nowych słów i tak dalej. A teraz na przykład mogę sobie pozwolić, że podtrzymać tak więcej tych języków, tego praktykuję.
Podtrzymać czy utrzymać, masz na myśli? Tak. Aha. Po prostu podtrzymują rozmowy na przykład z innymi ludźmi, tak. Ale chiński jest masakra, oczywiście. Tak, więc rozumiem, rozumiem. A powiedz mi, bo ty wspomniałeś coś też o marketingu, tak? Ty Tak. studiujesz tylko ekonomię, czy też połączona Tak. jest ona z marketingiem? Ekonomia też bardzo mi się podoba i też taki, można powiedzieć, taka polityka, taka polityczna, też taka sfera, nie wiemy, czy jest to takie słowo, sfera jest to takie słowo po polsku, tak? Jak można powiedzieć? Masz na myśli dziedzina? Dziedzina? Interesuje cię Tak, dziedzina ekonomii? to jest tak, jak na przykład dyplomatyczna, po ukraińsku będzie oblast, to jest jak Obwód administracyjny. tego tak, i to też polityka bardzo mi się podoba, Polityka, ekonomika, polityka, tak. Dlatego i oczywiście musisz mieć wszystko tak zapamiętać w języku portugalskim, w języku rosyjskim, tego dużo można się nauczyć dużo specyficznych słów. Tak. Dlatego to jest bardzo ciekawe, myślę. Tak, ale czekaj, powiedziałeś mi coś bo zaczęliśmy mówić o marketingu, prawda? A propos marketingu, właśnie, może mógłbyś opowiedzieć trochę o swojej działalności w internecie, tak? Bo mówisz, że zacząłeś prowadzić kanały na YouTubie i nagrywasz filmy. Nie mam kanału, po prostu ja bardzo często mam możliwość przedstawić się w różnych na kanalach, gdzie ja mogę porozmawiać po rosyjsku, po ukraińsku, nawet ja już zapisałem dużo wideo po ukraińsku, po rosyjsku, po hiszpańsku, też po włosku, oczywiście. I też będzie, myślę, w przyszłym tygodniu będzie nawet po bulgarsku. To jest, a propos, to jest nawet pierwsze wideo na kanale, które jest po polsku, dlatego. Aha, rozumiem. To znaczy, że nie masz swojego kanału, ale często występujesz u różnych YouTuberów, tak? Aha, no to Gdzie super. rozmawiamy o różnych lingwistycznych temach, tak? Na przykład, jak można uczyć się efektywnie nowych słów, jak można się uczyć nowych języków i tak dalej. Aha, rozumiem. A myślałeś o tym, żeby zacząć swój kanał, swój własny kanał i nagrywać swoje Dużo. filmy? Tak, dużo, dużo ludzi już mnie zapytało, Francisco, dlatego nie zaczynasz tworzyć własny kanał, dlatego ty możesz nauczyć się dużo rzeczy, tak? Jest też bardzo taki przyjemną osobą, tak? Ale ja myślę, że żeby to zrobić, trzeba mieć dużo czasu. Teraz jestem trochę zajęty. Dlatego może być, że w przyszłości będę myśleć się o tym. Dlatego może być, ale teraz nie mogę. Teraz nie, teraz jesteś zajęty też, chyba wspomniałeś, że piszesz pracę magisterską, tak? Tak. I nawet ja wczoraj ja zdałem ostatni egzamin z języka portugalskiego i za tydzień myślę, no za 10 10 dni będę zdawać ostatni egzamin, potem w listopadzie muszę wrócić do Turynu, żeby Się kończyć. obronić, tak, żeby się Tak, obronić, jakby, tak, żeby już się zakończyć. ukończyć wszystko.
Rozumiem. I to o czym piszesz swoją pracę magisterską? Jaki jest temat twojej pracy magisterskiej? O sytuacji, o politycznej sytuacji między Rosją i Ukrainą na temat tego, że teraz się staje w Luganskiej, w Donbasie i tak dalej. Czyli Jak już. można powiedzieć po ukraińsku, jak można powiedzieć po rosyjsku, balnaja tema. To jest jak tema, która trochę może nie bardzo przyjemna tema, można powiedzieć. Nie wiemy, czy po polsku jest to takie wyrażenie. Poważny temat, o tutaj The A, Walking Dead to poważnie, Polska serio. spieszy z pomocą. Poważny temat, no, poważny temat na pewno. Właśnie temu. Więc z Aha, dziękuję. punktu widzenia politologii, tak, piszesz o to, czy też ekonomii. Tak, politycznie, ja bym powiedział, że to jest bardziej blisko do polityki w tym, tym przypadku. Muszę powiedzieć, że ja zacząłem nawet ten, nie wiem, czy można tak powiedzieć, czy będzie śmieć naturalnie po polsku powiedzieć, czy dyplomatyczny master. Po hiszpańsku można powiedzieć no, master diplomatico, jak po włosku. To jest master, gdzie możesz na przykład poznać się z ludźmi, którzy już pracują w ambasadzie i którzy mogą dużo rzeczy się nauczyć, tak? I tego zacząłem nawet ten Czyli maszyn. masz na myśli, że to jest jakiś staż? Staż, tak. Staż, więc chciałbyś zrobić staż w ambasadzie na No, przykład. ambasadzie, tak. Czy już myślałeś, w którym kraju chciałbyś odbywać ten staż, czy jeszcze nie wiesz? Nigdy nie byłem, jeszcze nigdy nie byłem przez sytuację, tak, z COVID-em, tylko teraz jest trochę trudniej. Trzeba czekać. Ale teraz kontynuuję uczyć się, tak, polityki, żeby zyskać, zdobyć, tak, nowe informacje, kontynuuję rozwijać, tak, i potem, kiedy skończy się ta sytuacja, oczywiście będzie miało możliwość też podróżować i być w innych krajach, żeby zdobyć doświadczenia. Żeby zdobyć doświadczenie. Rozumiem. Więc wykorzystujesz ten czas pandemii na samokształcenie, tak? Ja można powiedzieć, samodzielnie robota, samodzielnie praca. Na samodzielną pracę, na pracę własną, tak? I Ta. czekasz po prostu na lepsze czasy. I czekasz Tak. na lepsze czasy, tak? Jak No. tam sytuacja, propozycja, chciałbym też zapytać, jak tam sytuacja w Polsce, czy na temat W Polsce właśnie, jeżeli ktoś jest w Polsce w tym momencie, bo ja teraz jestem w Szkocji, więc tutaj sytuacja jest trochę A, inna. Sytuacja jest trochę ciekawie. inna. Możecie Ciekawie. nam napisać, widzowie drodzy, jak wygląda sytuacja w Polsce. Bo różne rzeczy się dzieją teraz. Tak naprawdę z tygodnia na tydzień, jeśli nie z dnia na dzień, coś się zmienia. Tak. No, chciałbym pojechać do Polski. Jeżeli będzie to możliwe, no mam nadzieję, że będzie to możliwe w tym roku. Bo ja, Ty byłeś jeżeli. nawet w Meksyku, ty byłeś, tak? Bo... Tak. Byłem w Meksyku też, ale to było jeszcze, wiesz, dopiero na początku pandemii. Na początku A, pandemii. to. Teraz sytuacja wygląda o wiele gorzej. No tak, pan Adolf Pan pisze, że Adolf pisze, sytuacja się polepszyła. The Walking Dead Polska pisze nam, już jest luz. Spoko. Co to znaczy, że co? Jest luz, jest impreza w Polsce. Dzisiaj ponad 400 przypadków i ponad 100 zgonów. No to sytuacja nie jest jeszcze chyba taka dobra. Chcę też zapytać, czy jest też poligloty, którzy uczą się różnych języków? Nie wiem, może być, że to ludzie, jest ludzie, którzy uczą się różnych języków, które są poliglotem. Aha, no właśnie, czy są wśród nas poligloci? Na pewno się, na pewno są.
Tylko teraz, czy się odezwą w komentarzach? Czy do... Dajcie nam znać, ile znacie języków. O. Ile znacie języków? Zrobimy może małe zawody. Czy ktoś przebije tutaj Francesco, który mówi 11 językami? Czy nie? I a propos, nie mogę też powiedzieć, że jestem bardzo otwarta osobą. Dlatego jeśli ktoś chce praktykować język włoski, albo chce mi pomóc z nauką języka ukraińskiego, rosyjskiego, może mi napisać po prostu na Instagramie i będę bardzo szczęśliwy. Jeśli oczywiście mogę pomóc, jeśli mogę dostać pomoc od was. Super, bardzo super, dobrze. I jak cię można znaleźć na Instagramie? Jaki masz? Francesco Bruno. Francesco Bruno, po prostu, tak jak tak. Tak jak się nazywasz, tak? O, Francesco Bruno. Super. Dobrze, mamy tutaj pierwszych ochotników. Erik nam pisze, że uczy się chińskiego, hebrajskiego i polskiego. I tutaj jedna uwaga, bo często widzę w komentarzach piszecie nazwy języków wielką literą. Po polsku spokojnie można napisać to małą literą. Nikt się nie obrazi i będzie nawet poprawnie. Aha. Czyli można pisać małą literą nazwy języków. Czyli trzy języki. Nie, trzech języków się uczy Erik. Mhm. A Erik jest z Polski? Właśnie, uczy się polskiego, więc Erik, daj nam znać, jaki jest twój język ojczysty. Ładny wybór. Paweł Bukowski. Italiano, polski, angielski, hiszpański. Italiano. Dokładnie. Super. No Zenek nam napisał, że on jak napije się wódki za dużo, to mówi w każdym języku, ale niewyraźnie. To się nie liczy. To się nie liczy, Zenek. Taki poliglotyzm. Tak. Aha. Maxim uczy się polskiego. O, jest krasawczyk. Znasz Maxima? Nie? Nie, po prostu ja powiedziałem cześć, po rosyjsku. Aha, super. The Walking Cat. Polska, rozmawiam w dwóch językach, ale rozumiem jeszcze Z2. Bardzo bym chciał nauczyć się więcej. Ja też mogę zrozumieć a propos też inni języki, na przykład język białoruski, tak? Mogę zrozumieć wystarczająco dobrze. Czeski język też, można powiedzieć, że język polski mi pozwala, tak, go zrozumieć wystarczająco dobrze. I potem makedoński też. Nawet jeśli ja nigdy nie próbowałem się uczyć tego języka, ale mogę wystarczająco dobrze go zrozumieć. Mm-hmm. Widziałeś mój odcinek z językiem macedońskim na kanale? Nie, nigdy nie. Bo to jest stary odcinek, więc może już algorytm go tak nie poleca, ale mam odcinek z macedońskim, także jeżeli nie widzieliście odcinka z macedońskim, aha, no to do roboty, trzeba klikać. Aha. Bardzo fajnie nam wyszła ta rozmowa, także polecam. Bardzo ciekawe, że ludzie na przykład z Bułgarii nie może zrozumieć polski język, tego różni się jego język. Język bułgarski rośnie się od języka polskiego, tak? Na przykład Ukrainiec ja zauważyłem zawsze w twoim kanale, że już może zrozumieć polski język, ale na przykład człowiek z Bułgarii wcale prawie niczego nie może zrozumieć. Dlatego było bardzo zabawnie, kiedy byłem jedno wideo, teraz nie pamiętam z kim. Było wideo z Pawłem, było wideo też z Jovanem, było wideo po macedońsku. Także Jovan bardzo dobrze rozumiał. A, jeszcze to pierwsze. Tak, była też Geri, mam też ten film z Geri. Bardzo popularny na moim kanale. Erik w odpowiedzi na nasze pytanie odpisuje, że mówi po angielsku. No to super, no to angielski plus trzy języki, których się uczysz, także super.
Bohdan pisze nam 4 języki: polski, rosyjski, ukraiński i angielski. On jest z Ukrainy. Tak, znasz Bohdana? Nie, ale mogę tak myśleć, że dlatego wszyscy ludzie z Ukrainy mogą zrozumieć, mogę rozmawiać jak native speaker po rosyjsku. I potem oczywiście język polski dla nich nie jest tak trudny. Potem oczywiście język angielski, dlatego jestem pewny o tym, że on jest, że Bohdan jest z Ukrainy. No dobrze, to sprawdzimy. Bohdan, możesz nam napisać, skąd jesteś. Tak. Mhm. Z jakiego miasta też. Maksim nam odpisuje, że mówi po rosyjsku, angielsku, ukraińsku i po polsku. Zaczął naukę języka polskiego po języku ukraińskim i bardzo łatwo mu to idzie. No to super. Mhm. Tak, język ukraiński mi pomaga. mi pomagało z początku, żeby zapamiętać nowe słowa, ale ja myślę, że pośród języków, których się uczę, na temat wymowy, język polski jest najtrudniejszy język na temat tego. Dlatego wymowa trudna. Tak, tak. No myślę, a chiński nie? Chiński są tony. Tak. Też można powiedzieć, że ma swoje trudności. Myślę, że każdy język ma swoje trudności, tak? I na temat na przykład gramatyki, myślę, że język rosyjski jest to bardzo trudny. I może być, tak, ty powiedziałeś, że język angielski jest łatwy, tak? Ja zgodzę się z tobą, ale trzeba powiedzieć, że w języku angielskim jest dużo phrasal verb, które mogą zatrudnić nauczenie. Dużo frazali, tak. No, w każdym języku jest coś łatwego i coś trudnego. To trzeba się z tym liczyć zawsze. Bohdan nam odpisuje, że jest z Ukrainy, czyli bardzo dobrze zgadłeś, z Krzywego Roga. Nigdy nie słyszałem o tym jeszcze. Myślę, że może być na zachodzie, tak, w Ukrainie. Nie wiem. Nie jestem pewien, ale pozdrawiamy Bohdana. Pozdrawiamy Bohdana. Dobrze. O, Erik nas pyta o seriale na Netflixie. Norbert, czy masz ulubiony serial na Netflixie? To jest seria ciebie? Pytanie do ciebie? No, pytanie do mnie, także ja na Netflixie? Ostatnio właśnie oglądam bardziej Amazon Prime. Dlatego, że serial, który oglądałem, Stargate, nie było tego na Netflixie, więc musiałem wykupić sobie Amazona Prime i tam obejrzeć. Oglądam Stargate, jestem wielkim fanem Stargate. Na Netflixie oglądałem Star Treka, ale Star Trek się skończył. Obejrzałem wszystkie odcinki, więc musiałem przejść na Amazon Prime, żeby oglądać Stargate, bo jakby każda platforma ma swój taki duży serial science fiction z dużą grupą fanów. I to oglądam. A ty, Francesco, masz jakiś serial? Może brzmieć trochę dziwnie, ale myślę, że może pomóc, tak, z nauką języka. Netflix może pomóc, tak? Tak, ale ja nigdy nie próbowałem go jako użyć. Ale można powiedzieć, że seriale, które mogą poradzić wam, Lie to Me. Po polsku Magia Kłamstw. Aha, ty też oglądałaś?
Tak, tylko że to już jest dość stary serial i miał chyba tylko Ta. 5 sezonów Ta, ta, ta. i anulowali go po 5 sezonie, ale uważam, że to był wielki błąd, że go anulowali. Ale dla mnie jest to bardzo ciekawe, dlatego też mi się podoba psychologia, żeby zrozumieć ludzi, zachowywanie tak ludzi, żeby zrozumieć, dlatego ludzie tak robią, dlatego tak, to jest to bardzo ciekawe. Tak, to Magia Kłamstw po polsku. Chociaż ja oglądałem ten serial po angielsku, Ja też. ale myślę, że czasami jest też dubbingowany. Wiem, że był rosyjski dubbing też. Nie rosyjski, tylko węgierski dubbing. Mogę tutaj powiedzieć i potwierdzić, że Węgrzy robią bardzo dobry dubbing do filmów, do seriali. Bardzo przyjemnie się tego słucha. Czasami nawet lepiej to brzmi niż oryginał, co rzadko się zdarzyć. Bardzo rzadko się zdarza w przypadku dubbingu. Ja tych, kto uczy się języka hiszpańskiego, mogę poradzić La Casa de Papel. La Casa de Papel na YouTube nawet, w YouTube nawet to można znaleźć. Nie obowiązkowo trzeba mieć Netflix. Nawet na YouTube można znaleźć. Ja go oglądam, to jest bardzo ciekawe. Czy oglądasz La Casa de Papel? Dom z papieru. Dom z papieru po polsku. A powiedziałeś, wspomniałeś, że myślisz, że Netflix może pomóc w nauce języków. W jaki Tak, do sposób? tego ty możesz oglądać filmik i to, że czas ty możesz oglądać z napisami, dlatego ty możesz słuchać, możesz słyszeć słowa i to, że czas ty możesz zrozumieć, jeśli na przykład ty nie masz, można powiedzieć, bardzo takiego poziomu, tak, który ty pozwala zrozumieć, możesz zobaczyć napisanie i to, że czas możesz słuchać tego. Ale ja tak słyszałem, chociaż jak to powiedziałem, nigdy nie próbowałem, ale myślę, że dlatego nawet nie bardzo mi się podoba oglądać telewizją, ale w przyszłości ja chciałem uczyć telewizją tylko, żeby oglądać seriali na Netflixie. Czyli myślę, że w przyszłości telewizja po prostu zostanie. Tak, dlatego szczególnie w tym kraju, tak? Kiedy ty włączasz na przykład nowiny, włączasz telewizję i potem i po prostu ty możesz słuchać negatywnych nowin, tak? Dlatego ja tak preferuję szczególnie na czasie nie oglądać niczego. Rozumiem, czyli telewizja odejdzie do lamusa, bo po prostu jest zbyt dużo negatywnych informacji Tak, w telewizji. ja preferuję być pozytywnie nastawiony pozytywnie, dlatego nie chcę oglądać negatywnych rzeczy. Tak, rozumiem. Więc na Netflixie ty wybierasz, co oglądasz, więc ty decydujesz. Jeżeli chodzi o Tak, tematykę, czy chcesz tak. obejrzeć coś śmiesznego, czy coś dołującego, tak? Tak, coś krótko mówiąc, coś, że może mnie interesować, tak? No, Tak, jest to takie tak. samo pytanie. Tak. Mamy tutaj też od Aleksandra. Komentarz odnośnie serialu Watacha na Netflixie. Nie wiem, czy oglądałeś jakieś polskie seriale właśnie, Francesco, na Nie, Netflixie? nigdy nie próbowałem. Nie. Nie, serialu. Może być, że ty możesz nam poradzić seriali po polsku, które można znaleźć na YouTubie. Co ty możesz Na powiedzieć? YouTubie to wiesz. Chyba na YouTubie jest dostępny serial Tygrysy Europy, wydaje mi się. Aha. Może Tak, być, że tak. można znaleźć coś, ale z tłumaczeniem po polsku, tak? Tylko na Tylko YouTubie problem jest taki, że zwykle nie ma napisów do tego, więc dla osób, które się uczą, no trudno jest to oglądać. Na Netflixie często są napisy.
nie zawsze one są dobrze zsynchronizowane i nie zawsze odpowiadają temu, co oni rzeczywiście mówią, ale to jest zawsze jakaś pomoc. No, Aleksander poleca Watahę. No, ja przyznam, że nie oglądałem Watahy, ale słyszałem, że to jest dobry serial i że warto go oglądać. I na Netflixie nie ma zbyt wielu polskich seriali. Jest Ultrafiolet i właśnie Watacha. I jest więcej filmów. Jest więcej filmów po polsku na Netflixie. Znaczy, muszę zacząć użyć Netflixu tylko, żeby oglądać seriale po polsku. Tak. Bridget poleca The Witcher, czyli Wiedźmin. I Wiedźmin to jest produkcja angielska, wydaje mi się. Tak, to jest produkcja angielska. Ale mają dubbing po polsku. Mają napisy po polsku, także też można sobie obejrzeć Witchera po polsku. Wiedźmin po polsku na Netflixie, bo jest zrobiony dubbing do tego. Sprawdzałem. O, Wojciech wspomina ślepnąć od świateł. Ślepnąć od świateł. Rzeczywiście jest taki serial też. Nie wiem dokładnie o czym on jest, ale słyszałem, że jest dobry. A, ale to HBO. Właśnie Wojciech pisze. No ja nie mam subskrypcji do HBO, więc nie widziałem tego serialu. Wiktor zna tylko Wiedźmina, stary polski serial, podobał mi się. Super, więc jest też stary serial oryginalnie zrobiony w Polsce o Wiedźminie, tylko go nie ma na Netflixie ani na żadnej chyba takiej większej platformie streamingowej, ale wydaje mi się, że jest na, to się chyba nazywa cda.pl. Ciekawe takie seriali. Ja chciałbym też zapytać, czy można znaleźć stare filmy tak po polsku. Tak w Ukrainie na przykład w Rosji można znaleźć takie stare narodne filmy, tak? I w Polsce też jest można oglądać stare filmy, które może być były w Sowieckim Sojuszu. Nie wiem, jeśli nie. Związku Radzieckim, filmy z Związku Radzieckiego. Tak. Jest nawet jakaś stronka. Sowieckie filmy, wszystkie z napisami po angielsku. Aha. I tam też polskie filmy są. Ciekawe. Zmienił się kolor. O, Aleksander też wspomina, że jest polskie sci-fi po polsku. Legendy polskie. Legendy polskie polecam, bo o ile wiem, są dostępne na YouTubie, są krótkie i też mają napisy zwykle. I to jest bardzo fajna adaptacja polskich, starych polskich legend do gatunku sci-fi, science fiction. Także to jest bardzo ciekawe. Fajnie. Motyle w brzuchu. Teraz głośny jest polski serial Sexify, ale nie miałam okazji oglądać, więc nie wiem, czy dobry. Motyle w brzuchu komentuje. Rzeczywiście jest nowy serial na Netflixie, oryginalnie wyprodukowany. Ciekawy. Bardzo ciekawy, taki bardzo nowoczesny. W sumie oglądałem go, więc mogę polecić, jeżeli chodzi o napisy. Napisy są dobre. Można się z tego dobrze uczyć polskiego. A i właśnie Motyle w brzuchu wcześniej zadała nam pytanie, jak u ciebie z pisaniem? Czy chyba dobrze pamiętam, że to było Motyle w brzuchu?
Napisanie na temat języka polskiego, a Franciszku, oczywiście jak tam, nie jak u wiem, ciebie z pisaniem po polsku? Czy w ogóle, kiedy uczysz się języków obcych, to zwracasz dużą uwagę na pisanie w tych ale mi językach? pas tak, oczywiście. Napisanie też wymowa, jest dużo fakturów, tak, dużo rzeczy, które ty musisz uwzględniać, kiedy ty uczysz się obcego języka. Na temat napisania po polsku klawiatura mi pomaga. Klawiatura pomaga Klawiatura czy nie pomaga? pomaga. I z początku może być, że mi było bardzo trudnie, tego nie rozumiałem. To było bardzo trudnie, a teraz na przykład, kiedy muszę zapisać nowe słowa w swoim zeszycie, teraz stało się lepiej i prościej. Dlatego oglądasz na przykład wizję dużo razów, jak trzeba napisać na przykład jakieś słowo i potem mogę powtórzyć i tak nie jest tak trudnie. Dlatego tak, oczywiście mogę napisać też po polsku. Umiesz pisać po polsku, tak, z pomocą klawiatury, tak? Tak. Która tobie Czasami podpowiada. tak. Klawiatura oczywiście pomaga. Ale ja preferuję też napisać każde słowo, którego na przykład uczę się, tak, codziennie. Zapisuję w zeszycie. Ja. Zapisujesz ręcznie, tak, to słowo. Tak. I żeby też praktykować napisanie. Ja po prostu na przykład piszę na swoim telefonie na przykład słowo, a preferuję też napisać na papierze. Na papierze, tak? Czy to wynika z jakiejś twojej preferencji do papieru, czy Tak, oczywiście. z Tak, to tak. wygody? Ja mogę po prostu na przykład, bo mam pokazać, na przykład to jest zeszyt z języka ukraińskiego, to opisuje wszystkie słowa, tak, które spotykam codziennie. I potem ja piszę primery, tak, dla każdego Przykłady, słowa. przykłady. Ja przykłady, tak, przykłady, żeby zrozumieć, jak użyć tego słowa w sytuacji i tak dalej. Przykład też napisać, to jest bardzo użyteczne. Po prostu ja radzę napisać po prostu słowo i tego, jeśli możecie napisać wszystkie słowa, ale jeśli nie umiecie ich użyć w sytuacji, to jest nieużyteczne, to jest To nie bez uczycie sensu. się. Tak, czyli samo pisanie nie wystarczy. Musisz też jeszcze zapamiętać kontekst, tak? Tak, oczywiście. Też wymowa, na przykład próbują wymówić dobrze każde słowo, dlatego potem powtórzyć, na przykład zastosować na praktyce, kiedy muszę rozmawiać z kimś. Rozumiem, rozumiem. Więc sobie robisz te notatki. I jak często je powtarzasz? Jak często je przeglądasz? Ja może można powiedzieć, że raz w tygodniu, ale oczywiście to zależy od języku. Na przykład na temat języka rosyjskiego, ukraińskiego mogę po prostu czytać na przykład raz i zapamiętać. Na temat języka czeskiego, niemieckiego na przykład to myślę, że 3 razy w tygodniu muszę takie same słowa powtórzyć, żeby ich dobrze przypomnieć. A czy używasz jakiejś aplikacji do powtórek, czy wszystko robisz Nie. ręcznie, Tak, wcześniej ja analogowo? używałem flashcard, Fiszek. ale ja. Używałeś aplikacji do Tak, fiszek? ale potem ja nie wiem, ja po prostu nie kontynuowałem go użyć, a teraz używam tylko aplikacji, która się nazywa HelloTalk, gdzie można po prostu rozmawiać z ludźmi, którzy chcą uczyć się języka polskiego. Takim sposobem możemy pomóc nawzajem. To jest tak, no, po prostu tą aplikacją użyłem. Hello Talk. No to super. To a propos tej aplikacji, polecam wszystkim też mój serwer na
Discordzie, który właśnie dzisiaj startuje. Ja też ja chcę a propos dołączyć się do Discordu, żeby rozmawiać. Tak, i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może będzie to też taka grupa, może utworzy się grupa, gdzie ludzie będą mogli wymieniać się językami również. Także zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie, ale zapraszam wszystkich, którzy są zainteresowani dołączeniem do serwera EcoLinguist na Discordzie. Link znajdziecie w opisie, kliknijcie i wydaje mi się, że później będę musiał zaakceptować te wszystkie zaproszenia, bo też jeszcze uczę się tego Discordu, ale zobaczymy. Po streamie będę siedział i będę akceptował wszystkie zaproszenia od widzów dzisiejszych. Super. Dzięki Wojtek za super sticker. I tutaj może jeszcze na koniec The Walking Cat Polska pyta nas, jaką pogodę macie, chłopaki? W Polsce gorąco, dzisiaj było plus 25. U nas dzisiaj było bardzo gorąco i w rzeczywistości naprawdę nie bardzo mi się podoba pogoda w Turinu, dlatego to jest, można powiedzieć, dużo, dużo, bardzo, bardzo gorąco. I dlatego też może być już znasz, wiesz, że w Turinu nie ma morza, tak? Dlatego nie można... Nie ma morza, dlatego nie można... Jak można powiedzieć, relaksować się, odprężać, trochę tak relaksować. Mm-hmm. Dlatego to jest trudnie. Ale bardzo tak teraz, bardzo ciepły dzień było na dzisiaj. Ile stopni? Plus może być 27 dzisiaj. 27. Mm-hmm. Tak, u Erika 32. Masakra. Nie wiem, Erik, może mieszkasz gdzieś w Arizonie? Tam jest nie, w Arizonie to byłoby z 50. Nie, jeszcze za wcześnie na takie temperatury. Divanicus plus 21. No to też jest, to jest gorąco. U mnie w Szkocji było dzisiaj 18 stopni. Upał. W Szkocji takie temperatury 20-25 stopni to już są upały. Prawdziwe upały. Tutaj temperatura zwykle jest taka wiosenna, powiedziałbym. No i dobrze, i widzę, że dzisiaj jest euro, tak? Dzisiaj jest mecz. Czy dobrze widzę? Tak, ale Włoch myślę, że tak jutro będzie grać, dlatego jutro tak. Może być za dwa dni, dlatego muszę zebrać się z przeszłości, żeby obejrzeć mecz. Nawet jeśli futbolem nie bardzo mi się podoba. Ale oglądasz takie mecze ważne, tak? Gdzie gra. Można powiedzieć, że ja oglądam mecze po prostu, żeby zebrać się, żeby spędzać ładny czas, fajny czas ze przeszłości. Aha, rozumiem. Czyli dla towarzystwa po prostu oglądasz mecze dla towarzystwa. No to super, więc kto wygra euro? Nie wiem, Wojciechu, powiedz nam, kto wygra euro. A dzisiaj kto gra? Musimy sprawdzić, kto dzisiaj gra, bo w sumie nie przewidziałem tego, że dzisiaj jest ten mecz. Chciałbym wiedzieć, kto gra. Czy ktoś z widzów może nam tutaj napisać w komentarzach, kto dzisiaj gra? I będziemy obstawiać, kto wygra dzisiaj. A, to było retoryczne pytanie. To było pytanie retoryczne, czyli nabraliśmy się na pytanie retoryczne. Ale chciałbym wiedzieć, kto gra. Nie, muszę sprawdzić, może sprawdzę szybko, wygoogluję. Mecz dzisiaj euro.
Czy dobrze, że widzę, że gra Polska i Bułgaria? Nie. Turcja, nie. Turcja gra z Włochami? Waldi? Aha, z Włochami dziś? Nie, myślę, To nie, to że chyba dziś wieczorem za będzie. 3 dni chyba. Przemoc mówi, że nikt nie gra. Nikt nie gra dzisiaj. Euro zaczyna się w piątek. Tak, i tak o piątek, właśnie o piątek będzie tak, z Włochami, tak, Włocha Aha. będzie grać, ale teraz nie pamiętam, z kim się będzie. Czyli dzisiaj A Turcja. Towarzyski Portugalia, Izrael. W piątek Turcja, Włochy. Aha, to już wszystko A, to tak, wiemy. Turcja. To już Tak, wszystko to tak. wiemy. Tak. Italia, Turcja. No to co, no będziemy, no w takim wypadku będziemy musieli kibicować Włochom, prawda? Myślę, że Włochy może być w tym przypadku ma więcej możliwości tak wygrać, ale myślę, że Francja też jest bardzo taki, może być mocno jak drużynią, tak? Jest mocną drużyną, tak. Tak. Dlatego myślę, że Francja w tym roku ma więcej możliwości, czy wygrać. No, zobaczymy. To ty Zobaczymy. obstawiasz Także. Francję. Francja. No ja myślę, że chyba. No, słuchaj, jesteś moim gościem dzisiaj, więc będziemy kibicować Włochom. Tylu Włochów nas dzisiaj ogląda o. Eudoima Monia, ciao Francesco, cześć Norbert, z Włoch z miłością. No, no jak tutaj nie kibicować Włochom? Jak tutaj nie kibicować Włochom? Tak, i tak, myślę, że nie wiem, chcesz jeszcze coś dodać, Francesco, na koniec? Tak jestem. Cieszę się, że byłem tu. Mam nadzieję, że to nie będzie ostatni raz, że możemy to zrobić. I tak. Życzę wszystkim ładnego dnia. Miłego wieczoru, już tutaj pewnie Tak, nie wieczór, wieczoru tak. czy Tak. dnia To dla z Erika, bo do kraju. Erik chyba jest ze Stanów, więc życzymy mu Dziękuję za głosem. miłego dnia. The Dziękuję. Walking Cat Polska, dziękuję za rozmowę. Powodzenia dla Franka w nauce polskiego. Dziękujemy wszystkim za uwagę. Zapraszam na Zapraszam na Discorda, tam Discord. będziemy kontynuować te nasze rozmowy i w przyszłym tygodniu widzimy się. Podczas ostatniego odcinka przed wakacjami. Trzymajcie się. Do widzenia. Cześć. Cześć.